Cześć, tu Paula i zapraszam Was na stretching i relaks. Przygotujcie maty, zachęcam Was również do odpalenia świec i ulubionych olejków eterycznych i zaczynamy. Usiądź wygodnie na macie w siadzie skrzyżnym, oprzyj dłonie na kolanach, rozluźnij ramiona i delikatnie pochyl głowę do przodu, tak żebyś poczuła, jak rozluźniają się mięśnie szyi i mięśnie karku. Oddychaj swobodnie. Rób długi wdech nosem. Długi wydech nosem. Stopniowo postaraj się wydłużyć oddech. Pochyl głowę do przodu i przenieś głowę dołem raz na prawą, raz na lewą stronę, nie odchylając głowy do tyłu. Postaraj się ciągnąć brodę jak najbliżej ciała. Kieruj brodę do mostka. Rozciągamy mięśnie szyi, mięśnie karku. I przyciągnij głowę na prawą stronę. Przytrzymaj prawe ucho blisko barku, a lewe ramię przenieś do tyłu i sięgnij dłonią za prawe biodro. Postaraj się opuścić lewy bark jak najniżej. Chwyć teraz za tył głowy i przyciągnij brodę w kierunku klatki piersiowej. Teraz powinniście poczuć, jak rozciągają się mięśnie karku. Staraj się rozluźniać te mięśnie, które rozciągamy i po chwili zmieniamy stronę. Pociągnij teraz lewe ucho w kierunku barku. Pamiętaj o prostych plecach. Łopatki są ściągnięte do kręgosłupa. Wyciągnij prawe ramię do tyłu i przenieś za lewe biodro. I tak samo staraj się rozluźniać mięśnie, które aktualnie rozciągamy. Powoli chwyć za tył głowy i przyciągnij brodę w kierunku klatki piersiowej. Cały czas pamiętaj o równym, spokojnym oddechu. Powoli rozluźnij. Rozluźnij mięśnie szyi i karku. Oprzyj dłonie na kolanach. Wypchnij klatkę piersiową do przodu. Następnie zaokrąglij plecy i schowaj głowę. Wdech, klatka w przód. Wydech, klatka do tyłu. Wdech nosem, ściągaj łopatki. Wydech, rozciągnij łopatki, napnij brzuch. Teraz wdech. Krążymy tułowiem do przodu. Z wydechem do tyłu. Wykonuj płynne krążenie raz w prawą, raz w lewą stronę. Wdech, klatka do przodu, wydech, przechodzisz do tyłu. Postaraj się zaangażować do ruchu również barki, miednicę. Coraz większy zakres ruchu. Długi wdech i wydech. Unieś teraz ramiona do góry i skrzyżuj ramiona. Pochyl tuł na prawą stronę. Przyklej lewy policzek do lewego ramienia i popatrz do góry. Zrób wdech, wróć do góry i z wydechem zmień stronę.
Wdech i wydech, wróć. Wyciągnij ramiona do góry i powoli zrób głęboki skłon do przodu. Postaraj się dotknąć czołem do podłogi. Ciężkie ramiona opadają w dół, rozluźnij barki. Powoli przenieś ramiona do tyłu, zapleć dłonie. Wyciągnij ramiona proste do góry i sięgnij jak najdalej. Pamiętaj o tym, że łopatki są ściągnięte do kręgosłupa. Barki sięgają daleko do tyłu. Z wydechem powoli wróć do góry. Rozluźnij ramiona i rozluźnij barki. Powoli przejdziemy do klęku podpartego. Ustaw kolana na szerokość bioder, dłonie na szerokość barku. Z wydechem wykonaj koci grzbiet. Schowaj miednicę i głowę. Wdech, plecy wklęsłe, wysoko głowa i biodra. Wydech ustami, mocno napinasz brzuch, napnij pośladki. Wdech, rozluźnij brzuch, napnij grzbiet. Długi wydech i długi wdech. Wysuń barki do przodu, wydech, wdech, ciągniemy biodra w tył. Z wydechem schowaj głowę, przenieś barki jak najdalej do przodu i wdech na wklęsłych plecach, pociągnij pośladki do pięt. Wydech i wdech. Zatrzymaj biodra z tyłu, wyciągnij ramiona do przodu, rozciągnij boki tułowia. Powoli unieś klatkę piersiową do góry, wyciągnij prawe ramię w górę. I z wydechem zrób skręt do boku. Opuść bark i głowę na matę. Drugie ramię proste, postaraj się pociągnąć delikatnie za głowę. Pośladki jak najniżej. Spokojny oddech. Rozluźniaj mięśnie. I powoli przenieś ramię do tyłu, na biodro. Delikatnie odepchnij się od biodra, ściągnij łopatki. Postaraj się otworzyć klatkę piersiową. Pociągnij bark do tyłu. Połóż z powrotem dłoń na macie i wróć do góry. Zmienimy teraz stronę. Długi wdech. Lewe ramię do góry, z wydechem zrób skręt, połóż bark i głowę na matę, rozluźnij mięśnie i wyciągnij drugie ramię jak najdalej do przodu, za głowę, postaraj się pociągnąć odrobinę dalej do tyłu. Rozciągamy cały bok tułowia. Oddychaj swobodnie. I przenieś teraz prawą dłoń do tyłu za biodro. Delikatnie odepchnij się od biodra. Zwiększ skręt. Ściągnij łopatki do kręgosłupa.
powoli rozluźnij. Przełóż ramiona do przodu. Unieś klatkę piersiową i biodra i powolutku zejdź do leżenia przodem. Wyciągnij ramiona jak najdalej do przodu. Stopy pociągnij daleko do tyłu za siebie. Ściągasz aktywnie całe ciało. Unieś klatkę i przenieś prawe ramię na drugą stronę pod klatką piersiową. Wystaw lewe kolano do boku i wdech, przenieś drugie ramię jak najdalej do tyłu. Robimy duży skręt, rozciągamy mięśnie klatki piersiowej oraz mięśnie brzucha. Postaraj się nie odrywać kolana od maty. Spokojny, równy oddech. I powolutku wróć. Przyciągnij dłoń do siebie, unieś klatkę piersiową i powoli zmień stronę. Przełóż ramię pod klatką piersiową, drugą nogę przenieś ugiętą do boku i na końcu wyciągnij drugie ramię jak najdalej w bok. Otwórz klatkę piersiową, ściągnij łopatki, pozwól, żeby ramiona ciężko opadały do podłogi i pamiętaj, że nie odrywasz kolana od maty. Pozwól mięśniom się rozluźnić. Powoli podpierając się na ramionach, przejdź od razu do leżenia tyłem na plecach. Ułóż kręgosłup na macie. Ściągnij łopatki, nisko barki, wyciągnij ramiona do tyłu, wdech. Z wydechem przenieś ramiona do przodu. Długi wdech. I z wydechem przyciągamy prawe kolano do klatki piersiowej, a lewą nogę prostujemy na podłodze. Płynnym ruchem powoli zadzieraj palce stopy na siebie, następnie kieruj palce stóp do przodu. Powtórz kilka razy płynnym ruchem. I na końcu zatrzymaj stopy w neutralnej pozycji, i przyciągnij prawe kolano jeszcze bliżej do klatki piersiowej. Powolutku unieś stopę do góry, chwyć za zewnętrzną krawędź stopy i pociągnij nogę ugiętą delikatnie w bok. I następnie ściągnij kolano w dół. Ramię trzymasz napięte i wyprostowane. Łopatka jest ściągnięta do kręgosłupa, a mięśnie nogi postaraj się rozluźnić. Drugie ramię dla utrzymania równowagi trzymasz proste do boku.
powolutku wracamy i kierujemy teraz stopę na drugą stronę. Chwyć za podudzie i kostkę. Możesz chwycić od góry lub złapać łydkę od boku. Wybierz wygodny chwyt dla siebie. Kolano kierujemy na zewnątrz, stopę do środka. Przeciągnij nogę jak najbliżej do klatki piersiowej. Unieś klatkę piersiową do góry, wyprostuj nogę, chwyć za łydkę i przyciągnij nogę prostą jak najbliżej do siebie. Po chwili postaraj się delikatnie pogłębić ruch. Łopatki są ściągnięte do kręgosłupa. I powoli wróć do leżenia tyłem, przyciągając cały czas nogę prostą do siebie. Z wydechem ugnij nogę, rozluźnij i odłóż na matę. Rozluźnij mięśnie nóg i przyciągnij lewe kolano do klatki piersiowej, jak najbliżej do siebie. Zacznij płynnie pracować stopami. Zadzieramy palce stóp na siebie, następnie kierujemy palce stóp do przodu. Ustaw stopy w neutralnej pozycji i przyciągnij kolano jeszcze bliżej do klatki piersiowej. Unieś stopę do góry, chwyć za wewnętrzną krawędź, pociągnij nogę delikatnie do boku i opuść kolano w kierunku podłogi. Pamiętaj, że ramię jest napięte, łopatka ściągnięta aktywnie do kręgosłupa, a mięśnie nogi postaraj się rozluźnić. Powoli przenieś stopę na drugą stronę, chwyć za podudzie, kostkę i przyciągnij całe podudzie w kierunku klatki piersiowej. Kolano kierujemy na zewnątrz, stopę do środka.
powoli wyprostuj nogę, unieś klatkę piersiową do góry, chwyć wysoko za łydkę, ściągnij łopatki do kręgosłupa, pociągnij barki do tyłu i przeciągnij nogę prostą do siebie. Broda jest ściągnięta do klatki piersiowej. Po chwili postaraj się delikatnie pogłębić ruch, przyciągnij nogę bliżej. I z wydechem opuść klatkę piersiową, przejdź do leżenia tyłem. Mięśnie lewej nogi są rozluźnione. Powoli rozluźnij, unieś obie nogi do góry. Chwyć tym razem za wewnętrzne krawędzie stóp. Przenieś kolana i stopy szeroko do boku. Ściągnij łopatki do kręgosłupa. Nisko kolana do maty. I wykonaj delikatny balans, przenosząc ciężar ciała raz na prawą, raz na lewą stronę. Mięśnie ud i pośladki są rozluźnione. Zatrzymaj po środku i przytrzymaj jeszcze chwilę w tej pozycji. Powoli z wydechem zaczynaj prostować raz jedną, raz drugą nogę w kolanie. Powolutku, płynnym ruchem. Bez pośpiechu. Raz jedna, raz druga noga. Pamiętaj, że nie musisz prostować nóg do końca, tylko do uczucia delikatnego rozciągania. Wyprostuj raz obie nogi, tyle ile możesz. I pociągnij z nogi daleko od siebie. Powoli skrzyżuj nogi, napnij brzuch i zamachem przejdź do siadu. Przenieś dłonie do tyłu za biodra, ustaw kolano na szerokość bioder, unieś biodra i jedną piętę przenieś pod pośladek. Następnie przenieś ciężar ciała delikatnie do przodu, na stopę, która jest z przodu i kieruj kolano w dół, biodro wypychając do góry. Chcemy rozciągnąć mięsień czworogłowy uda, czyli mięsień, który jest z przodu uda. Kolano w dół, biodro do góry, pośladek oparty na piędzie. Powoli rozluźnij i zmień stronę. Wsuń drugą piętę pod pośladek i tak samo kierujemy kolano w dół, biodro wypychamy do góry. Stopa, która jest z przodu, jest oparta cała na macie, od pięty po palce. Powoli rozluźnij, przejdź do siadu i wyprostuj nogi w kolanach przed sobą. Dłonie pociągnij jeszcze dalej do tyłu,
kciuki skierowane do boku, palce dłoń w tył i wypchnij klatkę piersiową do przodu, ściągnij łopatki, barki jak najdalej do tyłu, pępek wypchnij w przód. Powolutku rozluźnij, pochyl barki. Skrzyżuj ramiona na głowie i powolutku opuść tył i opuść głowę pod ciężarem ramion. Nie sięgaj jak najdalej do przodu, staraj się natomiast jak najbardziej rozluźnić mięśnie w tym skłonie. Rozluźnij grzbiet, puść ciężko łopatki od kręgosłupa. Pozwól, żeby głowa również ciężko opadała w dół. Powoli rozluźnij i przejdziemy teraz do ćwiczeń oddechowych. Jeśli masz ochotę, ułóż pod głową poduszkę lub coś miękkiego. Przejdź do leżenia tyłem na plecach. Możesz skrzyżować nogi lub wyprostuj nogi w kolanach, ustaw stopy do boku, wybierz pozycję wygodną dla siebie. Ułóż palce wokół pępka na brzuchu i będziemy teraz głęboko oddychali przeponą. Zrób długi wdech nosem i wyobraź sobie, że napełniasz jamę brzuszną powietrzem. Z wydechem wciągaj pępek w kierunku kręgosłupa. Wdech nosem, brzuch rośnie do góry. Z wydechem wypuszczasz powietrze i wciągasz brzuch. Oddychaj swoim rytmem. Staraj się wykonać jak najgłębszy wdech i wydech. Przenieś teraz dłonie na szczyty płuc, czyli na klatkę piersiową, dłonie zaraz pod obojczykami. Teraz wykonując wdech, wypychaj dłonie do góry. Napełniasz teraz powietrzem wyraźnie klatkę piersiową. Natomiast postaraj się nie ruszać brzucha. Długi wdech nosem i wydech nosem. Rób maksymalny wdech i maksymalny wydech. Thank you.
Przenosimy teraz dłonie na boki żeber i robiąc wdech, postaraj się rozepchnąć żebra szeroko do boku. Szeroka klatka piersiowa, wdech i z wydechem ściągnij żebra do środka. Postaraj się wydłużać oddech. Powoli przenosimy dłonie do tyłu na kark. Zaplatamy dłonie i opuść ciężko głowę na ramiona. Ściągnij teraz, napinając ramiona, brodę do mostka. I zacznij delikatnie obracać głowę. Raz na prawą, raz na lewą stronę. Mięśnie szyi i karku są rozluźnione. Ciągasz głowę na napiętych ramionach. Powtórz jeszcze kilka razy. Zatrzymaj po środku i powolutku połóż głowę. Połóż się w wygodnej pozycji. Oddychaj teraz swobodnie, nie wymuszając wdechu ani wydechu. Zamknij oczy. Z każdym wdechem coraz bardziej rozluźniasz mięśnie. Pozwól, żeby całe ciało ciężko opadało na podłogę. Powoli przyciągnij kolano do siebie i powolutku przejdź do siadu skrzyżnego. Wyciągnij ramiona do góry, wdech, z wydechem złóż dłonie i ściągnij ramiona nad klatkę piersiową. I bardzo dziękuję Wam za wspólną sesję. Mam nadzieję, że czujecie się zrelaksowani. Pozdrawiam Was ciepło. Pa!